W ósmy rok działalności Muzeum Historii Kielc wkroczyło wystawą Wizerunek Miasta. Ekspozycję prezentującą nie tylko różne zakątki Kielc, ale też jak stolica regionu zmieniała się na przestrzeni lat, można będzie oglądać do maja. Natomiast od czerwca do października muzeum zaprasza na wystawę poświęconą Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach. To bardzo ważne wydarzenie, dlatego że właśnie 200 lat temu Stanisław Staszic założył tutaj w Kielcach pierwszą Politechnikę Polską, pierwszą szkołę politechniczną, akademię górniczą, zwaną inaczej Szkołą Akademiczno-Górniczą, wzorowaną na tego typu uczelniach w Europie, które powstawały już w końcu XVIII wieku. Na czerwiec muzeum przygotowuje także ekspozycję plenerową na rynku, poświęconą Bolesławowi Markowskiemu, zasłużonemu dla miasta ekonomiście, piastującemu m.in. funkcję wiceministra skarbu. Zaś w planach na ostatni kwartał tego roku jest jubileuszowa wystawa Kielce w fotografii Jerzego Piątka, artysty związanego z Kielecką Szkołą Krajobrazu. Kolejne ekspozycje prezentowane będą w Małej Galerii Muzeum Historii Kielc. Zbiory placówki wzbogaciły się o nowe nabytki. To na przykład broń ofiarowana przez Komendę Wojewódzką Policji, a wśród niej pistolet Wis produkcji niemieckiej, radziecki pistolet maszynowy PPS wzór 41 czy Browning wzór 1906. Placówka zakupiła obraz Stanisława Prausa wrzesień 1939 roku, artysty tworzącego przed i po wojnie w Kielcach. Anonimowy darczyńca ofiarował natomiast obrazy Adama Królikowskiego, jednego ze świętokrzyskich przewodników. W zbiorach znalazła się także kolekcja butelek z przedwojennych wytwórni alkoholi, m.in. Edwarda Karsza, a także eksponaty z kieleckich ulic z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wśród nich tablica z placu Marszałka Piłsudskiego, czyli dzisiejszego rynku, waga z fabryki przy ulicy Fosza, czyli Paderewskiego, czy też pudełko z Księgarni Polskiej przy ulicy Dużej. Muzeum Historii Kielc rozwija działalność edukacyjną. Oferta dostosowana jest do wszystkich grup wiekowych, od przedszkolaków po osoby dorosłe. Warto skorzystać z lekcji w muzeum, warsztatów czy spacerów historycznych. Przygotowywany jest również program spotkań dla osób niepełnosprawnych oraz nowy cykl połączony z warsztatami poświęcony mniejszościom narodowym. Są to spotkania, podczas których chcemy oprócz wiedzy teoretycznej przekazać taką wiedzę, która umożliwi poznanie młodym odbiorcom wiadomości dotyczących życia kulturalnego, życia społecznego, obyczajów, tradycji, muzyki. Takie spotkania będą złożone ze spacerów, ze spotkań na wystawie stałej. Będzie także taki kącik kulinarny, gdzie uczestnicy będą mogli zapoznać się z taką tradycją kulinarną danej grupy. W planach na 2016 rok są także konferencje naukowe oraz dalsze prace nad powstającą w muzeum książką o prezydentach, komisarzach oraz burmistrzach Kielc w latach 1919-1950. Zwracam się właśnie z takim apelem, prośbą do osób, które posiadają różnego rodzaju fotografie, dokumenty, pamiątki związane z gospodarzami miasta z tamtych lat, o to, żeby przyszli do nas do muzeum i podzielili się tymi archiwaliami. Dokumenty zostaną skopiowane i zwrócone właścicielom, natomiast dzięki nim mamy nadzieję zilustrować książkę, która mam nadzieję zostanie wydana w przyszłym roku. Szczegóły dotyczące oferty Muzeum Historii Kielc dostępne są na stronie internetowej instytucji.